Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dr152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. I co, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy znów nietypowo, bo znów zaczynamy od cheatów. Niestety tak to czasami bywa. Zanim zacznę, to tak, ogólnie nie wiem, czy pamiętacie ten miecz chwały strażnika, który jest potrzebny do zadania obóz przemytników. Tak, chwała strażnika. Okazuje się, że ten miecz... No, nie mam go. Nie wiem, gdzie jest. Natomiast, tak, nie sprzedałam go nikomu, bo dosłownie przed odcinkiem, chyba z godziny na to poświęciłam, pobiegałam po wszystkich możliwych handlarzach, którym mogłam to sprzedać. Ogólnie po wszystkich, którzy są dostępni na razie dla nas, w każdym z obozów, i tego miecza nigdzie nie ma. Mam przypuszczenia, jeszcze przy okazji byłam też w tej zbrojowni jeszcze raz, tam też nigdzie się nie zrespił ani nic z tych rzeczy. Podejrzewam, że... bo ja pamiętam, że używałam tego miecza i potem znalazłam lepszy miecz, którym był właśnie ten, którego używam, czyli Szept Burzy. Podejrzewam, że stało się tak, iż najzwyczajniej w świecie ja, używając tamtego miecza, gdzieś go upuściłam, gdzieś go nie podniosłam i on po prostu leży gdzieś w tej zasranej kolonii karnej. Więc no, nie będziemy się tym martwić. Znalazłam kodzik na ten mieczyk, więc sobie go po prostu zrespimy. Oddamy zadanko i wartość tego miecza, czyli 950 bryłek, które bym zapłaciła odkupując go od handlarza, po prostu wsadzimy do jakiegoś kufra. Także zróbmy tak, pozwólcie. Dobra, tylko żebym... O, super mamy. Chwała strażnika. Dziękuję bardzo. Wyłączamy cheaty i lecimy to ogarnąć. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś jakiś kufer, bo nie chcę tutaj za bardzo macać żadnych kuferków, bo coś innego bez przemytników. Natomiast na pewno mamy kufer w nowym obozie, gdzie moglibyśmy to odłożyć. Albo jakiś inny otwarty przez nas, także sprawdźmy to wszystko. Odłożymy to za chwilę, tylko najpierw oddajmy questa. Udało mi się zdobyć ten miecz. Wspaniale. Pokaż to, cacko. Świetna robota. Dreszczot będzie na kontynencie wart małą fortunę. Dzięki tobie wkrótce będę bogatym człowiekiem. To świetnie. A co z tym łukiem? No, wynikły małe komplikacje. Jakie znowu komplikacje? Tylko ze mną nie pogrywaj! Spokojnie, bez nerwu. Po co od razu te krzyki? Jak się zrobi? Tylko, że nie znalazłem na tym zabytku odpowiedniego drzewa na łuczysko. A co mnie to obchodzi? Obiecałeś mi łuk. Dałem słowo i zamierzam go dotrzymać. Musisz mi tylko przynieść jakiś porządny łuk. A ja zrobię z niego prawdziwe katuszko. Niech będzie. A jaki łuk będzie najlepszy? No, jakiś długi kompozyt. Słyszałem coś o łuku śmierci. Powinien być idealny. Ale gdzie ja znajdę ten łuk? Popytaj handlarzy. Na pewno któryś z nich będzie go miał na stanie. No dobra, poszukam tego łuku. Okej, aktualnie go oczywiście nie mamy. Dobra. Jesteśmy też tutaj w tej okolicy, bo pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, żebyśmy spróbowali pójść na arenę. Na tą arenę tych wojowników. Nie byłoby to głupie, wydaje mi się. Moglibyśmy spróbować. Mamy też 950 bryłek do odłożenia do jakiegoś kufra, natomiast tutaj raczej żadnego kuferka nie znajdę. Ciekawi mnie, jak z trollami byśmy sobie poradzili. W sumie też są dodatkowym expem, a skoro mogę bić błotne węże, to może te trolle też już są do pokonania. Byłoby naprawdę świetnie. No, w sumie na te błotne węże też musimy zapolować, to trzeba akurat przyznać. Natomiast, no, wszystko w swoim czasie, wydaje mi się. Mamy pierwszego trolla tutaj. Ja spróbuję oczywiście go pokonać. Prawdopodobnie bicie go wam przyspieszę, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, czy mu coś zrobiłam, bo nie zakodowałam tego. No. Robię mu coś, więc... No, tylko ten troll mi bardzo robi na złość. Dobra, dam sobie na razie spokój z tym trollem, bo będę go biła 1000 lat. I skupmy się na jakichś lepszych rzeczach, prostszych, na przykład nad areną, która jest dosłownie obok. Jest to chyba lepsza inwestycja na razie. Szczególnie, że tutaj na arenie możemy znaleźć lepszy miecz jednoręczny. Ma go jeden z uczestników na arenie. I co? My musimy zacząć od psycho.
który jest tutaj. Więc spróbujmy. Co tu robisz? Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniata moim wielkim butem. Na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Od razu wiedziałem, jestem mieczem sprawiedliwości. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi, że nadszedł już czas na śmierć. Twojego bełkotu i zbroi wnoszę, że jesteś jednym z tych psychopatów mieszkających na bagnach. Nie. Oni są słabi, słuchają podszeptu krwiożerczego demona. Kiedyś zabiję ich wszystkich. To świetnie. Chyba palisz za dużo ziela. Zielony dym rozjaśnia umysł i zabija strach. Słowa to robale. Podobno walczysz na arenie. Walczę i zabijam. Mój miecz to moje życie. Moje życie to walka. Moja walka to szaleństwo. Przestań już chrzanić. Wyzywam cię, psycholu. W końcu zamieniłeś robaki na stal. Wypruję ci flaki i zrobię z nich postronki, na których będę suszył swoje onuce. To prowadź, wojowniku. Dobra, zrobimy sobie tutaj stały zapisik i spróbujemy coś poczynić. Wydaje mi się, że no z psycho jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jakoś. Schowaj bro... Masz szczęście. No. Mam już dość tej papli. Wyciągaj żelastwo, zanim posiekam cię na kawałeczki. Okej, okay, typ nawet nie zdążył wyciągnąć broni, to mi się bardzo podoba. Chyba dobrze, że poczekałam z tą areną. Psycho leży placuszkiem, miał przy sobie pochodnie, ze w nocy. Zupę korzenną i znak bractwa, to jest coś nowego. Miecz królewski, niestety broń dwuręczna. Bardzo szkoda. Tutaj jest jakaś tabliczka, czy mi się tylko wydaje? Chyba mi się wydaje. Czy ja mogę ze skrzypkiem porozmawiać? Pokonałem tego psychola w zbroi strażnika świątynnego. Z kim powinienem walczyć teraz? Całkiem nieźle jak na pierwszy raz, ale teraz będzie już tylko trudno. Kolejnym przeciwnikiem powinien być najemnik broń, ale to kawał sukinsyna. Nie pójdzie ci tak łatwo jak z psycho, chociaż kto wie, wyglądasz na zdeterminowanego typa. Mhm. Jasne, czyli z bronem, tak? To jest jeszcze miecz w ogóle. Czy ja mogę na kamieniu szlifierskim... Aha, nie mogę nic, dobrze. Broń, tak? Rozumiem, że to jest broń. Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra, zbiorę sobie to. Bron? Kim jesteś? Orkiem, który zażarł o jedną moc za dużo. A na kogo wyglądam, buraku? Jestem najemnikiem, ale chwilowo pracuję na własną rękę. Rozumiem, że nie przepadasz za obcymi. Szczególnie za takimi, którzy wstrzeliają swój nohal tam, gdzie nie powinni. Zdaje się, że zrozumiałem, Alupie. To może dłużej pożyjesz, pasterzłowie. A teraz zmiataj stąd, bo mogę przy kopnięciu pomylić twoją żyć z mordą. To nie byłoby takie łatwe, najemniku. Raczej wątpię, świński żyj. A teraz odejdź, zanim przyjdzie mi ochota na szlachtowanie prościaków. Pamiętasz tę gadkę o kopaniu w żyć? Niestety mam dobrą pamięć do idiotów. A co, nadal chcesz popełnić samobójstwo? Bynajmniej. Mam tylko zamiar skrócić jednego matoła o głowę. Zobaczymy, czy walczysz równie nieudolnie, jak gadasz. Ty parszywa mendo! Zaraz wykastruję ci, co trzeba i wepchnę do gardła. Prowadź więc, najemniku. Okej, okay, no oczywiście wiadomo, arenka. Nie no, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie. Nie wiem, gorzej będzie z tym orkiem i z Beowulfem, chociaż Beowulf jest najtrudniejszy moim zdaniem. Bo on ma fajny miecz, bardzo fajny, który umie utrudniać bardzo życie. Dobrze. Podejdziemy jak najbliżej, żeby się striggerował. Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. Za chwilę pożałujesz, że nie zginąłeś, zanim znalazłeś się na arenie. Okej, okay, temu też widzę, że nie dałam broni wyciągnąć. Fajnie. Ale był dużo silniejszy, pewnie widzieliście. Bron. Miał przy sobie 8 ostrzy, brzytwę, 5 pochodni, 500 bryłek, to interesujące, dużo wyciągów leczniczych, ryżówkę, smażone mięsko, chlebek i
To dobry topór dwuręczny. Korzystałabym z tych broni, gdybym, wiadomo. No. Tym dość, dwuręczniakami się bawiła. Się dobra, skrzypek. Pokazałem Bronowi, gdzie jego miejsce. To świetnie, bo ten cholerny najemnik zawsze działał mi na nerwy. Naprawdę nieźle sobie radzisz, jak na takiego żółtodzioba. To dziwne, ale mam przeczucie, że ta arena czekała właśnie na ciebie. Jak to czekała na mnie? Z nagrodą. Ten, kto pokona wszystkich wojowników, otrzyma nagrodę godną Bogu. Raczej wątpię. Nie jestem nikim wyjątkowym. Nazywam się... Nie jest ważne to, jak się nazywasz, ale to, kim jesteś. A ty udowodniłeś, że jesteś niezłym przerwierzem. Ale zostało ci jeszcze dwóch przeciwników. Kto jest następny? Beowulf, Lord Pogranicza. To wspaniały szermierz. Prawdopodobnie jeden z najlepszych w całej Myrtanii. Jest spokojny i opanowany jak skała. A jego gniew jest zimny jak lód. Skoro już o lodzie mowa, to strzeż się jego miecza. Dlaczego? Sam wkrótce zobaczysz dlaczego. A teraz bywaj wojowniku i powodzenia. Ciekawi mnie, czy mamy coś takiego w amuletach jak ochrona przed lodem. Wydaje mi się, że nie, bo lód został dodany dopiero w sensie jakiejkolwiek ochrony na lód. Wydaje mi się, że w trzecim gotiku dopiero. Że szamani używali tego częściej. Kim jesteś? Kiedyś byłem lordem pogranicza na północ od Myrtany. Teraz, jak widzisz, jestem jednym ze skazańców w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Prawdziwy lord. Musiałeś podpaść samemu robarowi, skoro wykopano cię aż tutaj. A raczej królewskim przydupasom. Jak widzisz, nie tylko Lee trafił tu za lojalność wobec króla, co niestety nie zawsze oznacza lojalność wobec korony. Ale to długa i zagmatwana historia. Teraz, jak widzisz, spędzam czas obserwując walki na arenie i jeżeli uznam, że ktoś jest godzien skrzyżować ze mną miecz, to sam zapraszam go do tańca. A teraz odejdź, chłopcze. Być może kiedyś dostąpisz zaszczytu walki ze mną. Kto wie? Dobra, zapiszę się tutaj i skrzyżujemy z nim miecz, spróbujemy. Skrzyżuj ze mną miecz. Jesteś pewien, że właśnie tego chcesz? Tak. Nie mam wyboru. Muszę zdobyć tę nagrodę. Skoro taka jest twa wola, to nie mogę odmówić. Ruszajmy więc, bezimienny wojowniku. Ty przodem. Okej, widzę, że robisz jakieś dziwne manewry. Dobrze. Tutaj już musimy, tak jak nam powiedział skrzypek, uważać, bo to już jest przeciwnik. Jeżeli uda mi się go załatwić tak jak pozostałych, to jesteśmy w domu. Przytulę się do niego najbliżej, jak się da. Mam nadzieję, że jesteś gotów na taniec z lodem, chłopcze. O, kurde! O, ja cię! Się uwinął! Dobra, on nie jest już takim leszczem jak tamci, faktycznie. Kurczę, no. Już się trzeba bronić. Mam mnie na 3 strzały, także pozdrawiam serdecznie. Tamci to byli cieniacy jednak. Jest ta korotaka, ty przodem. A mam takie pytanie, jakbym go chciała pobić teraz. Moment. Muszę się wczytać i to sprawdzić. Co jeżeli ja go pobiję w tym miejscu i po prostu zabiorę mu potem właśnie broń? Nie, kocham to robić, po prostu to jest zajebiste, to jest taki bug, ale po prostu jest przydatny. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o przeciwników tego typu. O, widzę, że skrzypek mnie bije, czyli on mi nie da tak zrobić tego. Okej, okay. I też w ogóle teraz widzę, że za pierwszym ciosem, wtedy i teraz, nie wszedł mi kryt, a za kolejnym wszedł. Także to też jest ciekawa sprawa. Dobra. To jeszcze raz. Dawaj, typie. To szczerze, w tym wypadku to ja się wolę jeszcze odsunąć od niego, nie? Nie wiem, gdzie ja się zapisałam w ogóle. Chyba przed całą tą jazdą. Ja wolę sobie stanąć tu. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Dawaj. No trochę bijesz jak...
Ała! No właśnie, on umie zamrażać, nie? Właśnie o to chodzi. Dobra, wiecie co? W takim wypadku dajmy sobie na razie z areną święty spokój. Nie musimy jej robić całej od razu. Możemy sobie ją właśnie podzielić na pół na przykład. W sensie z tym orkiem będzie banalnie, bo jeżeli pokonamy tego lorda, to ja dostanę od niego tą broń. A z tą bronią to jest sieka totalna. Dobra, co my teraz robimy, bo ja już się pogubiłam. Obóz strażników, tego łuku mieliśmy poszukać u jakichś handlarzy. No, przychodzi mi na myśl wilk w nowym obozie, także możemy tam się na szybko przebiec. No, tędy trochę daleko do nowego obozu, no ale nie mamy wyjścia, więc pobiegnijmy sobie i sprawdzimy to, bo no, łuki, no to przede wszystkim właśnie przychodzi mi do głowy, no, wilk w nowym obozie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przy okazji też sobie troszeczkę pogadam. Dobrze, no mamy parę zadań, nawet paręnaście. I mamy fabułę do roboty, i mamy zadania poboczne do roboty. W sumie fajna sprawa. Natomiast ogarnianie tego wszystkiego jest trochę takie, wiecie, kłopotliwe. Dobra, zapiszę się gdzieś tutaj, żeby nie było. Tak jak też wspomniałam wcześniej, nie musimy robić tej areny na raz. Możemy poczekać, aż troszeczkę jeszcze się wykokrzę, żeby bić się z tym gościem. Ogólnie też rzecz, która mnie bardzo irytuje, to to, że teraz, jak będziemy chcieli dać w broń jednoręczną, to musimy sporo poczekać. Bardzo sporo, bo potrzebujemy aż 15 punktów na to, żeby móc sobie dać, no, plus 5, zwykłe plus 5. I boli mnie to, że właśnie nie skorzystałam z tych punktów, bo za pierwszym razem nie przeskoczyłam progu punktowego w należyty sposób. Przez to, no, troszeczkę jednak straciliśmy, nie? Chyba z 10 punktów poszło w piździet. No, ale tak bywa. Jestem w stanie to przeżyć. Gorzej właśnie, że teraz potrzebujemy dwóch poziomów, żeby móc się fajnie nauczyć. I dodatkowo jeszcze mamy gdzieś tam to kowalstwo w zanadrzu do załatwienia, bo jednak quest jest questem i wypadałoby to zrobić. No cóż, nie wiem, czy dobrze myślę, jeżeli chodzi o ten łuk śmierci. W sumie, no... Mieliśmy się popytać handlarzy, tak? No to handlarzem, który mi na pewno przychodzi do głowy, jest właśnie wilk. Możemy jeszcze spróbować u Kawalorna, bo on też miał trochę łuków. Natomiast nie wiem, czy on to ma. Pokaż. No, tylko chciałabym normalnie tutaj trafić. Łuk dębowy, wierzbowy, kolczasty, długi, kościany. Dobra, ty ewidentnie tego nie masz. Myślę jeszcze, kto może łukami handlować, ale nie przychodzi mi nikt za bardzo do głowy. Mamy też jeszcze w ogóle Melkora do pokonania, nie wiem, czy pamiętacie. Wydaje mi się, że teraz z Melkorem poszłoby prościej, szczególnie, że jakby mamy większy teren do manewru. Ale no, nie chcę chyba jeszcze ryzykować tego starcia. Z jednej strony, no wiecie, no, zawsze muszę się wczytać, po prostu przyjść później, ogarnąć to potem. A z drugiej strony może się okazać, że jesteśmy w stanie już zrobić zadanie, więc to też jest fajna sprawa. Natomiast no bardzo w to wątpię. Nie wiem, zobaczymy. Na razie biegniemy do starego, Boże, do nowego obozu i zobaczymy, czy wilk będzie miał ten łuk. Jeżeli tak, to super. Gorzej, że znowu do przemytników trzeba będzie lecieć przez pół mapy. Bardzo mnie to irytuje, ale gruntem i jakimś pocieszeniem jest to, że mamy ten pierścień prędkości, bo gdybyśmy go nie mieli, to już całkiem by się szło po prostu załamać, nie? Ogólnie jak też biegałam poza odcinkiem, to udało mi się zdobyć dodatkowe 200 punktów doświadczenia, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak chciałam się dostać do Bractwa, to robiłam zadania dla Bali. I ten Bal, który pracuje przy tych osobach, co tam zgniatają to ziele, to dostałam od niego zwój snu i właśnie 200 punktów doświadczenia, bo mi się przypomniało, że tego nie odebrałam. Tak a propos. I też w ogóle przegapiliście bardzo fajny tekścik, bo nie wiem, czy wiecie, ale my mamy teraz tego miśka, co nie, w ekwipunku. Właśnie, ja wam w ogóle pokażę, że tym miśkiem, ten misiek to jest broń w ogóle chyba. Może ktoś to naprawił. Nie naprawiono tego. Obrażenia 6, wymagana siła 5, to jest broń jednoręczna. My możemy normalnie tym miśkiem lać ludzi, nie? To mnie rozpierdziela. Także fajnie. No cóż.
i chyba Morgar w obozie strażników przed kopalnią starą zaczął się ze mnie śmiać, że mam miśka w kieszeni, nie? Także no, fajnie. Dobra, Wilk, czy ty będziesz miał taki łuk? Chciałbym nauczyć się strzelać, poszukuję lepszej zbroi, handel. Jasne, wiemy, że skupujesz. Natomiast mnie interesują jedne z twoich najlepszych łuków. Dębowy, wierzbowy, kolczasty, długi, kościany łuk, polowy. Naprawdę tego nie masz? To jest wręcz dziwne. To korzystając z okazji, po prostu wejdę sobie może na solucję i sprawdzę. Łuk śmierci. Ciekawe, kto to może mieć. Bo myślałam, że Wilk to będzie miał. O, handlują tym dopiero w 5 rozdziale. Okej. Czyli to zadanie jest nie do ruszenia chwilowo. To szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej, tylko tutaj biegam. Dobrze. Okej, to jak my z tym stoimy? Sprawdźmy sobie może dziennik. Odnaleźć pradawny Heremita, arena, obóz, dziwne poszukiwania. Kurczę, wydaje mi się, że... Aha, do Gardara mieliśmy skoczyć i możemy spróbować z Malkorem w takim razie zawalczyć, skoro i tak tam idziemy. W sumie wiecie co? Tepnę się tam, bo mi się nie chce biec. Nie wiem, czy Gardar może mi już dać nagrodę, czy jeszcze nie? Dawaj nagrodę. Szarlatanie, twoja nagroda jeszcze nie zapewnia. Tak, musimy przyjść jeszcze później. Więc możemy się w sumie przekimać jeszcze jedną nockę, ale możemy też spróbować... Dobra, na razie się przekimam, nie będę kombinować. Jeszcze z Melkorem będziemy mieli możliwość zawalczyć, nawet może i w tym odcinku. Ale spróbujmy odebrać najpierw questa, nagrodę, cokolwiek ogarnąć, bo może dostaniemy expa za to jeszcze dodatkowego. A to nas, wiadomo, zbliży do lepszych rezultatów. Gardar, czy ty już masz dla mnie nagrodę? Podejdź tu, chłopcze, bez obaw. Mam dla ciebie obiecaną nagrodę. Udało mi się reaktywować moc kryształu. Teraz znów można go użyć. Nie wiem jednak, jaka jest natura zaklętego w kamień czaru. A sam wolałem nie ryzykować. Dlatego pomyślałem o tobie. Tak, mam być królikiem doświadczalnym. Użyję kryształu i obryzgam cały obóz własną krwią. No cóż, jestem gotów na takie poświęcenie. Wcześniej mówiłeś coś o artefakcie. Przecież ten kryształ jest wspaniałym artefaktem. Reliktem o ogromnej wartości historycznej. Wiem, że jesteś ciekaw, co się stanie w jego użyciu. Niech cię szlak. To pewnie jakaś pułapka. Ależ skąd? Kto wie? Może dzięki mocy tego klejnotu posiądziesz coś, o czym nawet nie śniłeś. Wypróbuj kryształ lub nie. Wybór należy do ciebie. Ja mam tylko jedną prośbę. Jak zdecydujesz się użyć kryształu, to powiesz mi ze szczegółami, co się wtedy wydarzyło. A teraz żegnaj. Okej, oczywiście powiem wam od razu, że nie będziemy na razie używać tego kryształu, bo on nas prowadzi do wątku pradawnych. A to nas na razie nie interesuje. Dobrze, spróbujmy z Melkorem się pobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja podejdę w miarę daleko od niego. No, widzę, że mi gra nie daje. Zgadzam się z tobą. Nadszedł twój czas na śmierć. Będę cię zażynał z uśmiechem na... Ałano! Ale ja chciałam pobiec obok! Kurwa mać! A ta gra jest głupia. A ta gra jest durna, nie? W ogóle chciałam sobie odbiec bokiem od niego. No jasne, nie mam jeszcze biegania. Jasne, super. Super gro, dziękuję bardzo, kocham cię. Ta, niby duża arena, ale widzę, że bezimienny bohater nie daje mi korzystać z dużej areny. Tylko się pcha od razu. Zgadzam się z tobą. Ała, no kurdele! Ja pierdzielę, jaka ta gra jest głupia. Wiecie co, idziemy szukać kamieni ogniskujących i do widzenia. Bo ja się nie będę, wiecie, denerwować. Znaczy, ja już się denerwuję, nie?
Gdzie mam szukać kamieni ogniskujących? Czy ja mam jakąś mapę? Bo wydaje mi się, że coś dostałam. Jakąś mapkę, tylko nie wiem, gdzie ona będzie. Chyba w pismach, nie? Mapa od Saturasa. Tak, rogi pentagramu nam wskazują obecność kamieni ogniskujących. Dobrze. Musimy znaleźć cztery kamienie. Jeden był w okolicach Bractwa i to był ten kamień nad wodą, jak jest główny wierzchołek tej. Jezu. Pentagramu. Dobrze. To co, może pójdziemy najpierw do kanionu troli, tak zwanego. Tam jest troll, tam są gobliny, tam nie ma nic złego, przynajmniej nie powinno być, także chyba najlepszym miejscem to będzie, żeby zająć się jako pierwszym tym kamieniem ogniskującym. Mamy też górską fortecę i mamy również klasztor zmiennokształtnych. Jeszcze jedno miejsce. Gdzie ono było? Kurczę, muszę wam się przyznać, że ja sama nie pamiętam, gdzie były kamienie ogniskujące. Kamień z morskiego klifu mamy, więc już się nim nie musimy martwić. Natomiast dwa pozostałe, znaczy jakby cztery pozostałe, z czego jeden pozostały, bo trzy wiem, gdzie są. Za cholerę nie pamiętam, gdzie jest ten kryształ. Witam serdecznie, witam Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Tak, jasne. Tutaj gdzieś powinno być... powinien być czar. Witam, gobliny! Dzień dobry. Się zajmę już nimi, bo mogę. Dlaczego nie na... Co jest? Byłam pewna, że ja to, wiecie, na hita ściągnę takiego goblina. One robią mi aktualnie siekę z życia. Witam. Okej, jeszcze biegniecie. Dobrze, spoko. Tak, mamy tam trolla. Goblin wojownik. Dobra, na cholerę ja to zbieram. Diego, prowadź mnie. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Dobra. Napój. Strona z dziennika. To jest interesujące. Dobra, wiadomo, Diego nie zginie, nie? Strona z dziennika. Co to jest? Strona z dziennika. Dzień 169. Dziś mi się udało, jestem pewien. Dziś mi się uda. Bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko. Najtrwalsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trolla. Strzały po prostu odbijają się od niego. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korini. Zapłaciłem za nie słoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jego użyciu, odpłacą mi wszystko z nawiązką. Dzisiaj zabiję trolla. No, coś mu nie wyszło z tego, co zauważamy. Gdzie te zaklęcia mam? Tu mam. Zmniejszenie potwora. No, moglibyśmy to zrobić bez tego. Ale skorzystajmy. Hmm.
2000 expo za takiego trolla. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Chodźmy. Okej. Okay. Pan troll nie żyje. Tych maczów nie będę zbierać, bez sensu. Jeszcze mamy sprawę z kołowrotkiem. Z tego, co mi się wydaje, nie jest otwarte. No, kołowrót się zaciął. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. Diego, z tego, że tam jest chyba otwarte, wiesz? Cóż, sama nie wiem. No, to teraz powinno działać. Okej. Okay. O, witam kolejną ekipę z Warszawy. Dobra, nie będziemy się bawić. Ale was... No, ale chciałabym się nie bronić. Okej, okay, jeszcze jeden przeżył. Trochę mnie poobijały. A co ja się będę martwić? Na luzie. Dobra, coś chcesz jeszcze ode mnie? Chodźmy. Okej, okay, a gdzie idziemy? Myślałam, że ja sama idę po ten kamień. Dobra. To chodźmy. Idź po kamień. Jasne, no to idziemy po kamień. Tutaj nic nie będę zbierać stąd, bo to bez sensu. Wydaje mi się, czy tutaj będą harpie. O Boże! Czy ciebie gro pojebał? W sensie fajnie, bo sporo expa. Ale gdybyście mi tak zeszły na przykład. No, bo mnie... Właśnie mnie zagryzie ta harpia. Ale się wbiła, myślałam, że będą ze dwie harpie. Trzy, nie pięć. Jesus Christ, ale fajnie wiedzieć, że z harpiami sobie dobrze radzimy. To jest pocieszające bardzo. Nie wiem, gdzie mam zapis gry. Okej, przed wejściem. Dobra, to jeszcze jedna F5 i jakoś wpadniemy może powoli. Teraz je słyszę, nie? Wcześniej ich nie słyszałam. Dobra, ekipo z Warszawy. Kolejna. Mogę prosić was jakoś tak pojedynczo? O, właśnie coś w tym stylu. Okej, z harpii nic nie ma. Ała, no. Bezi, no halo! Przecież ściskałam, żebyś... Jezu, się bił. Ja pierdzielę, nienawidzę tej gry. Dwie harpie mnie zadziobały. Wtedy mnie nie zadziobało... Wtedy zadziobało mnie pięć. Te, chowaj broń, jasne. Dawaj, harpio. No, jasne. Dobra, zapiszę się tu. Chyba jeszcze jedna została. Wydaje mi się, czy nic z nich nie ma. Tak, nie ma nic z nich kompletnie. No, ja pierdzielę, no. No, a kamienia nie ma. Nie ma kamienia. Także wyjdziemy tędy. Diego, bo nie ma kamienia. Widzę, że nie znalazłeś kamienia. Chyba wiem dlaczego. Ostatnio kręcił się tutaj jeden z przymytników. Pogadaj z Pangorem. On będzie wiedział coś więcej. Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Jasne. Trzymaj się. Dobra, do Tangora, tak? No, Holender. Wiecie co? To jest takie głupie, bo teraz muszę znowu biec pół mapy. Dobra, odnośnie w ogóle mapy, tak a propos, to sobie sprawdźmy tę mapę od Saturasa. Gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy tutaj, na tej krawędzi. Tam, na tej najbliżej morza też byliśmy.
Inne krawędzie co wskazują? Szczerze mówiąc, nie wiem. Górska forteca. Okej, okay, tutaj jest klasztor zmiennokształtnych. Tutaj jest górska forteca, a tam? Chuj wie. I gdzie był jeszcze jeden kamień ogniskujący, że ja nie pamiętam? Aha, wiem, gdzie na ziemiach orków. Już tam robiliśmy wbitka kiedyś. Dobra, to wiecie co? Biegniemy w takim razie do przemytników znowu. I co? I zobaczymy, czy znajdziemy kamień. Ogólnie to moglibyśmy się też przy okazji może przejść... Albo nie, no dobra. No ta, placka wywal mi od razu. Ta akrobatyka gówno daje. Super po prostu. Dobra. To do przemytników. Po raz 10 dzisiaj chyba. Jezus Maria. Ale od nich odbijemy do kolejnego kamienia ogniskującego. W sumie to dwa kamienie są, można powiedzieć, że na ziemiach orków. Tam w jakimś stopniu. Cóż. Ojej. O, mi się ziewa. Super po prostu. Dobrze, powoli kończy nam się czas odcinka, ale chciałabym znaleźć chociaż ten jeden kryształ, w sensie jeden kamień ogniskujący. Nie więcej, wystarczy mi na dzisiejszy odcinek jeden. Bo myślę, że w kolejnym odcinku też się zajmiemy kamieniami ogniskującymi, bo za to jest naprawdę dużo expa. I fajnie by było, gdybyśmy to ogarnęli. Także no... Proste zadania w miarę. No pradawnych to w ogóle nie ma co zaczynać. Chwilowo. To samobójstwo by było. Aktualny stan. Myślałam, że coś ciekawszego dostanę od tamtego gościa. A nie kryształ, który mnie na pewną śmierć, wiecie. No, skaże. Dobrze. Fajnie, że mi wreszcie zaskoczyło w głowie, gdzie jest kolejny, a raczej jeden z tych ostatnich kamieni, które nie wiedziałam, gdzie są. Dobrze, my idziemy do Tangora w takim razie teraz. I zobaczymy, co nam powie Tangor. Okej, siedzisz sobie tutaj, w porządku. Mam do ciebie pytanie. Cały zamieniam się w puch, przyjacielu. Podobno jeden z was kręcił się w kanionie troli. Może i tak. A o co chodzi? Byłem tam i nie znalazłem kamienia ogniskującego. Diego twierdzi, że widział, jak jeden z was się tam kręcił. Diego dobrze widział. To był Mon. Miał znaleźć ten kryształ na moje polecenie. I co znalazł? Ano znalazł. Tylko później bardzo szybko się z nim ulotnił. Niech go szlak trafi. Powiedziałem prawie to samo. Niestety słowo nie chciało zamienić się w ciało. Ale ja muszę odzyskać ten klejnot. Gdzie Mąk mógł się ukryć? Uwierz mi, też chciałbym to wiedzieć. Wtedy osobiście bym mu wytłumaczył, jak nagradzamy złodziei. Posłuchaj, zdaje się, że oboje coś straciliśmy. Ty ten klejnot, a ja Sextan, który ten gnojek zwinął razem z naszymi zapasami. Kiedy odbudujemy statek, bez Sextansu nie opuścimy tej cholernej wyspy. Nasz szyper wypadł za burtę podczas sztormu, a żaden z nas nie ma bladego pojęcia o ustalaniu kierunku na morzu. Dogadajmy się. Jak dorwiesz tego sukinsyna, to wszystko, co przy nim znajdziesz, należy do ciebie. Wszystko, oprócz sekstansu, ma się rozumieć, który oddasz mi. Oczywiście propozycja wspólnego wypłynięcia jest wciąż aktualna. Co ty na to? Chyba nie mam wyboru. Niech będzie. Wiedziałem, że równy z ciebie chłop. Powodzenia na szlaku. Aha, z tego co wiem, Mong był kiedyś płatnym zabójcą na usługach Gildii Złodziei z Korinth. Uważaj na niego, bo to cholernie niebezpieczny przeciwnik. Jestem też pewien, że nie ukrywa się na widoku. Przeszukaj wszystkie nory i zatęchłe dziury w kolonii, a na pewno znajdziesz tego szczura. Jeszcze raz życzę powodzenia, przyjacielu.
Okej, okay. Miejsca, które mi na pewno przychodzą do głowy, to są dwa miejsca, których nie zbadałam. Jeden jest pod wodospadem, gdzie moglibyśmy w sumie się udać, a drugie też jest w okolicy wodospadu. Czy ja mogę to w ogóle założyć? Nie mogę. Dobra, wypijmy coś na szybko. Albo przed starą kopalnią. I lecimy. Mamy dwa miejsca, gdzie nas jeszcze nie było i gdzie chciałam się już jakiś czas temu wybrać, ale jakoś tak brakowało czasu. I teraz możemy to zrobić. Jedno jest pod wodospadem tutaj w okolicy, a drugie znajduje się niedaleko starego obozu. Także najpierw zajrzymy tutaj, a potem zajrzymy jeszcze tam. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku, ale na pewno na tym kamieniu mi zależy, więc postaramy się zbadać którąś z jaskiń. A postaramy się nawet obie. Jeżeli teraz w tej go nie znajdę, to poszukamy w tamtej, a jeżeli tam go nie znajdę, no to niestety, ale będziemy musieli kontynuować w kolejnym odcinku. Tylko tak, muszę się wyleczyć. To przede wszystkim. Bo to się źle skończy w przeziwnym wypadku. I tutaj powinna być jaskinka. I zobaczymy, czy coś tutaj jest. Oho, chyba znalazłam naszą zgubę i to bardzo szybko. Czego tu szukasz? Zmiataj stąd, póki jeszcze możesz, gnojku. Zdaje się, że masz przy sobie coś, co należy do Tangora. Ten pies cię tu przysłał? Dychaj, sługusie. Ała, jak mi No kurdele, no! Nienawidzę tego! Dwa pierwsze ciosy i nagle trzeci zesrany, nie? Ile można? Typ w ogóle nie umie się bić, kurde, wali dwoma rękami, a ja nie mogę go ten. Ała, no! Kurde, dawaj mi ten miecz. Dawaj wszystko, co miałeś. Kurna, walnięta gra w łeb. Teraz go oczywiście pogadamy z nim i zabijemy. Ale już mi nie będzie grał na nerwach, nie? Jeszcze pożałujesz. Czego tu szukasz? Zdaje się, że masz... Dychaj, sługusie. Daj mi, chłopie, żyć. No to szybko poszło, wydaje mi się. Masz przy sobie to? Masz. Kamień z kanionu troli, sekstans i podejrzana paczka. Pełna bagiennego ziela. Mamy jakieś ziółka, fajnie, pięknie. Jeszcze mamy kuferek. Otwarty na szczęście. Trochę czarów, troszeczkę rzeczy. I co, jeszcze na zakończenie odcinka pójdziemy do tej drugiej jaskini, która mi przychodzi do głowy. Moglibyśmy w sumie tam podpłynąć, bo to też jest w wodzie. A może łatwiej będzie mi to wypatrzeć. No, tylko... Musimy troszeczkę grę naprawić. Dobra, pobiegniemy tam po prostu, bo płynięcie to będzie za dużo czasu marnowało naszego. I to będzie na tyle na dzisiaj. Ogólnie to mam nadzieję, że wam się podobało. Troszeczkę dzisiaj zadań, troszeczkę areny przede wszystkim było. Co interesujące w sumie. Bo tego jeszcze nie było. Fajnie, bo sobie poradziliśmy dobrze z Psycho i z tamtym gościem. Gorzej z tym było Wolfem, czy jak mu tam. Bo, no, typ ma tą broń, nie? Oprócz tego, że ma silne pierdyknięcie w łapie, to jeszcze ma tą broń. Także to jest naprawdę rzecz już trudniejsza do zrobienia. I tak, my się przejdziemy tutaj wodą, popłyniemy. Tutaj powinna być gdzieś jaskinia. No dokładnie jest. I zobaczmy, co tutaj się znajduje. Bo tutaj nie byłam. Mamy kryształ. Ciekawe. To już kolejny kryształ, który napotykamy na swojej drodze. Tam można zanurkować? Chyba nie. A tutaj leży co? Pieczęć wody. Mały kryształ, z wnętrza którego wydobywa się szum oceanu. Nie mogę nic z nim zrobić. Dobra, muszę go wyrzucić.
Ja pierdzielę, ale grę zepsułam, nie? Mi się teraz zbugował w łapie, nie? Super. Może wyciągnę broń. Super. Dobrze, nie mogę nic z nim zrobić, ale to nic. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy się zajmować szukaniem reszty kamieni ogniskujących. Bo wydaje mi się, że na tym powinniśmy się teraz skupić. I co? I zobaczymy, jak nam się reszta spraw potoczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do kolejnego jeszcze raz. Cześć.